Widzimy, że ta inflacja coraz bardziej uderza w nasze kieszenie. Prawo i Sprawiedliwość i nawet część opozycji uważa, że Polacy do tego się przyzwyczaili. A my każdego dnia rozmawiamy z Polakami, z Polkami, z gospodyniami, z ludźmi, którzy prowadzą gospodarstwa rodzinne i niestety jest coraz trudniej. 1/4 Polaków nie ma żadnych oszczędności. Połowy Polaków nie stać na to, żeby wydać ad hoc 2,5 tysiąca złotych. To jest skandal. Wraz z PiS-em wraca bieda. Inflacja dotyka nas po kieszeniach każdego dnia. Ta drożyzna odczuwalna jest dla każdej polskiej rodziny. Każdego dnia, kiedy idziemy do sklepu robić zakupy, widzimy, że ceny z dnia na dzień potrafią rosnąć. Polacy nie są w stanie spłacać już swojego zadłużenia. Dzisiaj kredyty są tak naprawdę nie do zdobycia przez zwykłych Polaków. Dzisiaj Polacy nie mogą zaciągnąć kredytów właśnie przez maksymalnie podniesione stopy procentowe. Czy Polacy naprawdę zasługują na to, by nie móc mieszkać we własnym M4, by mieszkać ze swoimi rodzicami do 30-35 roku życia? Dzisiaj PiS nie spełniło obietnic, które przedstawiało Polakom. Dziś młodzi ludzie nie mają możliwości wynajęcia mieszkania, bo koszt wynajęcia mieszkania to pokrywa tak naprawdę całe wynagrodzenie. Dlatego dzisiaj mówimy dosyć. Nie ma na to naszej zgody. Trzeba rozpocząć konkretne działania. Dziś żądamy od PiS-u raportu, jaki wpływ na inflację ma oddanie handlu żywnością monopolom, które podzieliły sobie rynek i niektóre firmy mają ponad 30% udziału w rynku, mogą dyktować coraz wyższe marże. Dziś żądamy od PiS-u odpowiedzi, jaki wpływ na obniżenie inflacji miał zerowy podatek na żywność, bo tego samego dnia, kiedy został on wprowadzony, Biedronka podniosła ceny właśnie o różnicę podatku, który został zniesiony, podnieśli go do góry, czyli on trafił w ręce korporacji. I to jest pokazanie, że rząd PiS-u nie walczy z inflacją, tylko napycha kieszeni korporacjom, a my mówimy jasno, rozbić monopole, przekazać handel małym, średnim firmom, które będą ze sobą konkurowały, przygotowywać nas na kryzys. Jak to może być, że dziś jednym z czynników odpowiedzialnych za inflację jest bardzo drogi węgiel? Śpimy, chodzimy po węglu, nie ma go. Nie ma zielonej energii. Prawo i Sprawiedliwość w 2014 roku obiecało biogazownie budowane na wsi, obiecało w 2014 roku nam rozbijanie supermarketów i walkę o drobny handel. Nie ma. Dziś głównymi odpowiedzialnymi za inflację są też spółki Skarbu Państwa, które mają nadmiarowe zyski. I dziś jesteśmy też w stanie powiedzieć bardzo głośno, że podatek od nadmiarowych zysków nie został wprowadzony, bo te pączki z PiS-u, które żyją jak pączki w maśle, ci ludzie, chcą, żeby spółki Skarbu Państwa na pani, na nas zarabiały jak najwięcej i się tym wszystkim dzielą. My mówimy nie. Trzeba uderzyć bardzo mocno w monopole, oligopole i spółki Skarbu Państwa, które robią po prostu co chcą.